10 kwietnia w ramach Nocy Uniwersytetu odbył się koncert Słowiańskiej Piosenki Ludowej przygotowany przez członków Koła Naukowego Samowar. Po licznych atrakcjach, które dla mieszkańców Gniezna przygotowali studenci Instytutu Kultury Europejskiej, przyszedł czas na chwilę odprężenia i relaksu. O godzinie 18 w auli Kolegium Europejskiego rozpoczęło się zarówno tak dalekie i tak bliskie naszemu sercu i kulturze show. Zagraniczni studenci uczący się na naszym uniwersytecie dali popis swoich możliwości wokalnych, tanecznych oraz krawieckich. Szalenie uzdolnieni młodzi artyści wykonali łącznie 18 piosenek starosłowiańskich. To była taka praca, po prostu niemożliwa ciężka praca, bo my postaraliśmy się, żeby pokazać czystość, piękność rosyjskiej kultury, bo niezależnie od tego, co się dzieje na tle politycznym teraz, Rosja i Ukraina, ludzie, dokładnie Rosji i Ukrainy, byli zawsze razem. Oprócz utworów wykonywanych w języku rosyjskim usłyszeliśmy również cudowne Ale Jestem Anny Marii Jopek, wykonane przez Izabelę Kaczmarek oraz Julię Oreszkinę i Walentynę Czerewczenko. Dziewczyny pokazały, że język nie jest żadną przeszkodą, aby razem śpiewać, a tym bardziej świetnie się dogadywać i pomagać sobie nawzajem. Po pierwsze było ciężko, bo nasza koleżanka Iza Kaczmarek, która też uczestniczyła tutaj z nami razem, po prostu stała cały czas, mówiła, jak poprawnie mówić, żeby nie było akcentu, żeby było to wszystko, żeby brzmiało to wszystko poprawnie. Publiczność zgromadzona w auli wyrażała nadzieję, że jeszcze nie raz będą mieli okazję zobaczyć taki występ. Gniezno chce i czeka na więcej. Zapraszamy wszystkich.